Wspólną modlitwą w kościele parafialnym rozpoczęło się spotkanie podsumowujące realizację projektu szkoleniowego przeznaczonego dla pracowników zakładu JBB w Łyse. 2 lata temu na skutek pożaru zakładu mięsnego pracę straciło 1500 osób. Na tym terenie powstał już nowy zakład, a pracownicy zostali objęci wieloma programami pomocowymi i szkoleniowymi. Jeden z projektów szkoleniowych realizował łomżyński NOT. Pomoc, którą otrzymali pracownicy, pomogła przetrwać najtrudniejsze chwile i odbudować zakład. Rozpoczynając spotkanie, Janusz Nowakowski, prezes Łomżyńskiej Rady NOT, przypomniał, że jest to kolejny projekt szkoleniowy zrealizowany przez stowarzyszenie. Wbrew pozorom nie odbiega on od naszej działalności statutowej, dlatego że wiąże się z gospodarką, ze wspieraniem gospodarki, a tutaj bezwzględnie problem, jaki spotkał zakłady JBB Łyse i pracowników, jest z jednej strony problemem gospodarczym, oczywiście bardzo ważny aspekt społeczny. Tutaj chodziło o to, żeby dzięki naszym projektowi dać szansę ludziom, którzy stracili pracę, żeby mogli znaleźć się w nowej sytuacji, w nowej rzeczywistości. I myślę, że to się udało, bo kilkadziesiąt osób przeszło przeszkolenie, różne kursy, dzięki którym wiele z tych osób już otworzyło albo własną działalność gospodarczą, albo już pracują, albo są w trakcie załatwiania sobie dobrej pracy. Także jest to kolejny projekt, myślę, że nie ostatni. W ramach programu realizowanego z projektu operacyjnego Kapitał Ludzki szkoleniem zostało objętych 91 osób. Wśród wielu projektów, które realizujemy od kilku lat i w ramach poprzedniego programowania i w ramach obecnego z Kapitału Ludzkiego, jest to projekt wyjątkowy, bo to, co się stało 29 czerwca, w pewnym sensie zbiegło się jakby na życzenie z konkursem, który jednostka wdrażająca, Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku, ogłosił w dniu 30 czerwca 2009 roku. Projekt typu Outplacement jest kierowany do ludzi, którzy tracą pracę, są zagrożeni utratą pracy lub ją już utracili. I właśnie takimi osobami myśmy w naszym projekcie się zajęli. Głównym celem kursów prowadzonych przez Łomżyński NOT było zdobycie kwalifikacji przez uczestników szkoleń, aby łatwiej mogli znaleźć zatrudnienie, powiedział dyrektor Piotr Grabani. Kształciliśmy 91 osób, z czego 81 uzyskało twarde końcowe kwalifikacje. 10 osób w trakcie projektu znalazło pracę, w związku z tym zrezygnowało z dalszego udziału w projekcie, ale osiągnęli rezultat, o który nam też chodziło. Z 81 osób 11 podjęło działalność gospodarczą na własny rachunek, otrzymało dotacje, wsparcie pomostowe, łącznie prawie 30 tysięcy złotych na każdego uczestnika. 50 kilka osób zrobiło prawo jazdy kategorii C, C plus E, zrobiło uprawnienia w zakresie przewozu rzeczy lub przewozu osób, dodatkowe kwalifikacje na przewóz ładunków niebezpiecznych, na wózki widłowe, na jazdę doskonalącą ciągnikiem siodłowym z naczepą i 20 kilka osób zrobiło kwalifikacje w zakresie obsługi sprzętu ciężkiego. Operatorzy koparko-ładowarki i operatorzy wózków widłowych. Łącznie na projekt wydaliśmy, bo on się kończy, ponad 1 100 000 zł. Głównie pieniądze te poszły na szkolenia, które często są szkoleniami bardzo, bardzo drogimi, ale i cennymi. Na 11 osób prowadzących działalność gospodarczą wydaliśmy 350 tysięcy złotych, resztę na kwalifikacje prawie 60 kierowców. Są to drogie kursy, prawda, ale przynoszące konkretne efekty. Konferencja podsumowująca realizację projektu była także okazją do przekazania gratulacji zarządowi firmy JBB Łyse za dobrą organizację pracy i szybką odbudowę zakładu. Jestem pod bardzo dużym wrażeniem. Z jednej strony tego wszystkiego, tej bardzo szybkiej decyzyjności, jaka była po stronie pana marszałka Struzika i jego urzędników, jak również naszych koleżanek z Ministerstwa Pracy. Dzisiaj bardzo ważne jest to, aby ta szansa mogła zostać wykorzystana. Kiedy patrzę na zaangażowanie ludzi, takich jak na przykład pan Grabani, kiedy widzę w ich oczach pasję, wtedy jeszcze bardziej jestem pewien, że Polska to nie tylko Warszawa, Łódź, Kraków czy Wrocław. Polska to są takie miejscowości, takie skupiska
gdzie ludzie chcieliby osiągnąć coś więcej. I dzięki Bogu, że mają takie możliwości, chociażby dzięki temu programowi. Pomoc udzielona pracownikom zakładów to przykład skuteczności działania administracji rządowej, samorządowej, a także organizacji pozarządowych, powiedział Wojciech Dzierzgowski, wicewojewoda podlaski. Wojewoda wraz z gratulacjami przekazał także Józefowi Bałdydze, właścicielowi firmy JBB, okolicznościowy Grawerton. Granice administracyjne dzielą ludzi tylko pozornie, administracyjnie. W obliczu tragedii ludzie potrafią się integrować i wszyscy mamy w pamięci dramatyczne wydarzenie w Łysych, kiedy był pożar zakładów mięsnych i wówczas wszelkie relacje prasowe donosiły o byłych zakładach mięsnych w Łysych. Później pojawiła się nadzieja, że pracownicy, właściciel zakładu stanowią taką wspólnotę i tak zintegrowaną, że postanowili te zakłady odbudować. Pojawiła się wówczas nadzieja, mówiliśmy w czasie przyszłym o zakładach, że powstaną, zostaną uruchomione. Dzisiaj jesteśmy w Łysych, w zakładzie funkcjonującym i w czasie teraźniejszym możemy mówić, że jest zakład, dobrze funkcjonujący, nowoczesny zakład, który został odtworzony. I musimy też uczciwie powiedzieć, że głównie determinacji, zaangażowaniu właściciela tego zakładu i współpracowników, którzy zarówno po pożarze porządkowali teren, jak też teraz uczestniczyli w odbudowaniu, uruchomieniu zakładu. W spotkaniu uczestniczył także Adam Struzik, marszałek województwa mazowieckiego. To była bardzo tragiczna sprawa, ten pożar. Wszyscy się interesowaliśmy tym, zarówno władze województwa mazowieckiego, jak i władze województwa podlaskiego. I wszystkie możliwe mechanizmy i narzędzia wykorzystaliśmy po to, żeby i firmie, ale wszystkim ludziom, którzy tutaj pracowali, pomóc. No dzisiaj z perspektywy czasu można powiedzieć, że to się udało, bo po pierwsze firma jak Feniks z popiołów powstała i produkuje. Myślę, że produkuje nawet więcej niż przed tym faktem. No, po drugie, wielu ludzi ten najtrudniejszy okres mogło dzięki wsparciu instytucji zajmujących się rynkiem pracy pomogli w tym przetrwaniu tych trudnych chwil. Straty związane z pożarem zakładu wyzwoliły jednocześnie wielką energię wśród pracowników i zarządu przedsiębiorstwa, powiedział obecny na spotkaniu ksiądz biskup Stanisław Stefanek. Panu Józefowi gratuluję, że zachował zimną krew, potem myśmy się szybko skomunikowali, on mi bardzo dokładnie objaśnił, w jakiej sytuacji jest i jakie ma plany. I to, że wokół niego stanęło tylu ludzi, natomiast osłona ta, którą każdy obywatel ma ze strony struktur państwowo-samorządowych, ta osłona jest niezwykle potrzebna, bo w takiej sytuacji, gdy staniemy przed ścianą i nie możemy dalej ruszyć, no to nawet gdybyśmy dostali wsparcie, ale bez logistycznej pomocy, jak ruszyć do przodu, nie dalibyśmy sobie rady. Dzisiejsza konferencja, którą Państwo organizujecie, jest dla mnie budującym, obywatelskim, społecznym spotkaniem. Projekt szkoleniowy realizowany przez Łomżyński NOT jest przykładem działalności Naczelnej Organizacji Technicznej dostosowującej się do potrzeb życia gospodarczego i społecznego. Realizujemy po prostu program taki, jaki jest potrzebny krajowi dzisiaj. A oprócz tego w tej chwili szykujemy się do 24. Kongresu Techników Polskich, który będzie w maju teraz tego roku, 24-25 maja w Łodzi. I również jednym z tematów to jest innowacyjność gospodarki. A żeby była innowacyjność, ludzie muszą po prostu być odpowiednio wyszkoleni, odpowiednio przygotowani do tego, co się dzieje i umieć znaleźć się w dzisiejszej rzeczywistości. W czasie konferencji zaprezentowane zostały także inne projekty realizowane na rzecz pracowników JBB Łysy. To całe wydarzenie smutne, które się wydarzyło tutaj w Łysych, zjednoczyło urzędy pracy, które działają w trzech w zasadzie województwach, mazowieckim, podlaskim i warmińsko-mazurskim, do tego, aby wesprzeć osoby, które utraciły pracę. I wydaje się po tej konferencji, zapewne dzisiaj to też będzie pokazane i przedstawione, że to się udało, że można pomóc ludziom, którzy naprawdę potrzebują tego wsparcia.
tym bardziej dzisiaj, tak, jeśli przejeżdżamy obok tutaj zakładu pracy, widzimy, że wysiłek, oczywiście to, co włożyły urzędy pracy, on jest niewielki, ale sam proces powstawania i odbudowy tego zakładu pracy przy wsparciu, jak wiem też, i pracowników, no, odniósł sukces. To znaczy, że wszyscy mogą patrzeć już tak bezpiecznie w przyszłość, w to, że mają zapewnioną pracę, że mają zapewnione środki na to, ażeby myśleć o przyszłości z wielkim optymizmem. Organizatorem pomocy pracownikom zakładów mięsnych był także Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie jako jedna z pierwszych instytucji zareagowała, przyszła z pomocą zakładowi. Kilka dni po pożarze w WUP-ie w Warszawie odbyła się konferencja z udziałem pani minister Czesławy Ostrowskiej, minister pracy i polityki społecznej. W tej konferencji wzięło udział zarówno szefostwo WUP-u w Warszawie, jak i w Białymstoku, jak i w Olsztynie. Postanowiliśmy zrobić wszystko, żeby środki z Funduszu Pracy trafiły na to, w ten obszar, i w jakiś sposób pomogły mieszkańcom, pomogły osobom, które ucierpiały w wyniku tego pożaru, straciły pracę przede wszystkim. I tak się stało. Ja mogę mówić za swoje województwo, czyli za Mazowsze. Z Mazowsza, z Funduszu Pracy skierowanych zostało tu blisko 20 milionów złotych. Efekty są, mamy dzisiaj zatrudnienie w zakładzie ponowne, prawie blisko 1000 osób pracuje. No, nie ma tego zatrudnienia, jakie było przed pożarem, ale pamiętajmy, że zakład w tej chwili wszedł w nowe technologie, gdzie troszeczkę mniej potrzeba jest osób do obsługi przede wszystkim urządzeń, które funkcjonują tutaj. Projekt szkoleniowy był realizowany przy współpracy z urzędami pracy oraz samorządami miasta i gminy Kolno oraz gmin Zbójna i Turośl. Część osób w tej chwili wróciła do pracy w zakładzie, bo zakład został odbudowany, ale spora grupa skorzystała z tego programu, który był realizowany, z kapitału ludzkiego, którego byliśmy partnerem, bo miasto Kolno było partnerem w tym programie. Myślę, że około 11 osób otworzyło swoją działalność gospodarczą, wiele osób przekwalifikowało się, zmieniło swoje kwalifikacje czy uzupełniło, znalazło zatrudnienie w innej branży, ale oczywiście znakomita większość, czy duża większość wróciła do zakładu JBB w Łysych, pracuje i z tego bardzo się cieszymy. Spotkanie było także okazją do przekazania gratulacji najaktywniejszym uczestnikom szkoleń. Okolicznościowe listy gratulacyjne Sabinie Krzynówek, Andrzejowi Banachowi i Krzysztofowi Lipko wręczył wicewojewoda Wojciech Dzierzgowski. Spośród uczestników projektu 11 osób rozpoczęło własną działalność gospodarczą. Dostałem pieniążki, założyłem działalność, no i prowadzę dalej firmę budowlaną. Wykończeniówki, dachy, obróbki blacharskie, murowanie, no i dalej będę prosperował. No te pieniądze mi pomogły jednak na zakup tych najważniejszych narzędzi. Projekt szkoleniowy związany z powrotem do aktywności zawodowej pracowników zakładów w Łysych został zrealizowany przy finansowym wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego.